Cześć, z tej strony Adrian. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zagadnieniem mocy biernej na przykładzie instalacji oświetleniowej. Pod materiałem o tubach LED-owych Philips pojawiły się komentarze, co z kosztami za moc bierną. Pytanie wydaje się proste, ale odpowiedź dość złożona, dlatego postaramy się przybliżyć ten problem w dzisiejszym materiale. A znajdujemy się w fabryce opraw oświetleniowych marki Philips w Pile. Najczęstszym powodem modernizacji oświetlenia jest ograniczenie zużycia energii. A co jeśli po wymianie na teoretycznie najoszczędniejsze lampy LED rachunki zamiast obniżyć się stają się jeszcze wyższe? Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia u jednego z klientów, gdzie mimo zapewnień wykonawcy rachunki zamiast się obniżyć finalnie były jeszcze wyższe i dostał przedsiębiorca karę za pobór mocy biernej. Opowiem Wam o tym w dalszej części odcinka i przedstawię ten przykład, natomiast musimy przypomnieć sobie trochę teorii. Z definicji moc bierna opisuje pulsowanie energii w obwodach prądu przemiennego. Jest niezbędna na przykład do działania silników indukcyjnych, ale warto wiedzieć, że nie jest zamieniana w ciepło ani wykorzystana do pracy użytecznej. Moc bierną dzielimy na pojemnościową oraz indukcyjną. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wszyscy krajowi operatorzy nakładają karę za nadmiarowe wprowadzanie mocy biernej pojemnościowej do sieci, niezależnie od współczynnika mocy, oraz karę za ponadumowny pobór mocy indukcyjnej przy tangens alfa 0,4, co odpowiada w przybliżeniu wartości współczynnika mocy cosinus phi 0,92. Dlaczego odbiorcy karani są bardziej za moc pojemnościową względem indukcyjnej? Dzieje się tak dlatego, że pobierana z sieci moc bierna indukcyjna jest naturalnie wytwarzana przez generator i tylko częściowo kompensowana przez długie linie WN. Dodatkowo ze względów historycznych zakładano, że sieci zawsze nie będą skompensowane dostatecznie, ponieważ dawniej nie spodziewano się tak dużej generacji mocy biernej pojemnościowej. A ten rodzaj mocy może powodować nadmierne miejscowe narastanie napięcia powyżej wartości dopuszczalnych, co jest szczególnie niebezpieczne. Podsumowując całą definicję, moc bierna w obwodach prądu przemiennego jest niezbędna, jednak jej nadmierne przepływy niosą za sobą realne zagrożenia i koszty. Na szczęście, póki co odbiorcy indywidualni w taryfie G nie muszą się martwić karą za pobór mocy biernej. Wyjaśnijmy jeszcze, czym jest wspomniany współczynnik mocy PF, czyli z angielskiego Power Factor. W przypadku rozpatrywania odbiorników energii elektrycznej dla odbiorców rozliczanych z mocy biernej jest on bardzo ważny i ściśle związany z trójkątem mocy, który w najprostszej wersji odnosi się do szczególnego przypadku, gdzie mamy do czynienia z czysto sinusoidalnym przebiegiem. Oczywiście, jak to w życiu bywa, zdarza się to bardzo rzadko. Ten trójkąt to graficzna interpretacja trzech mocy występujących w obwodzie elektrycznym. Mocy czynnej zużywanej na pracę, mocy biernej i mocy pozornej. W zależności od wartości mocy P i Q zmienia się kąt przesunięcia fazowego φ. Jego cosinus to nic innego jak współczynnik mocy, co można łatwo policzyć, gdyż cosinus to po prostu stosunek mocy P do S. Stąd, analizując powyższy rysunek, można się domyślić, skąd określenia związane z funkcjami trygonometrycznymi. Większość krajowych operatorów systemu dystrybucyjnego opiera się o tangens kąta φ, czyli stosunek mocy biernej do czynnej, określony z góry dla pewnych warunków znamionowych oraz czysto sinusoidalnego przebiegu. Jednak dla nas ważniejszy będzie współczynnik mocy, który jest określany dla rzeczywistych warunków mierzonych, czyli uwzględnia nie tylko cosinus φ podstawowej harmonicznej, ale też jego odkształcenie wyższymi harmonicznymi. Skupiając się na problematyce związanej z mocą bierną w instalacjach oświetleniowych, a zwłaszcza na zdobywających popularność systemach LED, można powiedzieć, że przedział współczynnika mocy jest ogromny, a jest to związane z kiepskimi układami zasilania. Oczywiście oświetlenie tego typu jest z natury urządzeniem o charakterze pojemnościowym, jednak nie powinno być dopuszczalne, aby źródła światła na 100 W mocy czynnej pobierały 100 W mocy biernej. Zaprezentuję Wam teraz przykłady pomiarów, które przedstawiają problem nadmiernego poboru mocy biernej po wymianie oświetlenia dla obiektu biurowo-magazynowego na tanie tuby LED-owe. Widoczny w kolorze czerwonym pik pobranej mocy czynnej przedstawia uruchomienie oświetlenia w części magazynowej, a nagły spadek mocy biernej na rysunku kolor niebieski to tak naprawdę moc bierna zmniejszona o moc bierną pojemnościową, która w rezultacie poszybowała w dół ze względu na sumarycznie ujemny znak przepływu mocy.
Jest to bardzo skrajny przykład, prawdopodobnie chyba najgorszych tub LED-owych, jakie można dostać na rynku. Ich moc czynna nie przekracza 1 kW, natomiast moc bierna przekracza 2 kW, co daje nam współczynnik mocy na poziomie 0,45. A przypominam, nie powinien być niższy od 0,92. W przypadku wymiany oświetlenia dla odbiorców indywidualnych moc czynna zapewne byłaby trzykrotnie mniejsza, co nie zmienia faktu, że oświetlenie takie nadal powoduje wcześniej wymienione skutki związane np. z zapychaniem prądem biernym przepustowości przewodów i kabli zasilających. Dla odbiorcy indywidualnego nie jest to żaden problem. Bezpośrednio go nie dotyczy, ponieważ nie ma to wpływu na rachunek za energię elektryczną, w przeciwieństwie do taryf przemysłowych. Ale być może zdarzyło się komuś z Was wyzwolenie wyłącznika nadprądowego w obwodzie, w którym teoretycznie przepływał mały dopuszczalny prąd. Możliwe, że to właśnie wysoka wartość mocy biernej była przyczyną, czego prostym miernikiem nie można tak łatwo zmierzyć. Bardzo podobna sytuacja ma miejsce w kolejnym przykładzie. Tutaj po remoncie i wymianie części oświetlenia na LED, pomimo zapewnień wykonawcy o dużych oszczędnościach, rachunki także wzrosły. Poprzednio w budynku udało się uratować rachunek wymianą oświetlenia na oprawy Philips serii Lediner. Jednak w tym wypadku nie obyło się już bez kompensacji mocy biernej pojemnościowej, ponieważ oprawy zostały zabudowane w suficie podwieszanym i bez kolejnego remontu nie udałoby się ich wymienić. Dodatkowo UPS-y w tym budynku generowały już stałą ilość mocy biernej pojemnościowej. Modernizacja oświetlenia na system LED zdecydowanie ma sens, ale nie przy stosowaniu najtańszych opraw, zwłaszcza w obiektach przemysłowych ze względu na negatywny wpływ na rachunki za moc bierną. Niestety w przypadku takich obiektów często głównym wyznacznikiem przetargu jest cena. Dodatkowo nie zawsze przed przetargiem odbywają się konsultacje, które pozwoliłyby wyeliminować nieodpowiednie oferty. Konsekwencją złych decyzji jest kolejna inwestycja na kompensację mocy biernej lub jak w pierwszym przykładzie wymiana oświetlenia na takie, które zagwarantuje współczynnik mocy powyżej 0,92. Większość takich lamp nie posiada w ogóle określonego w specyfikacji współczynnika mocy. Na szczęście renomowani producenci taką informację podają. Na przykład spójrzcie na lampę typu High Bay marki Philips. Współczynnik mocy na poziomie 0,9 pozwoli na utrzymanie rachunków na sensownym poziomie. Dzięki dużemu spadkowi ilości pobieranej mocy czynnej i braku kar za moc bierną, taka inwestycja na pewno będzie opłacalna. Kiepskie układy zasilające, oprócz problemów z generowaniem niskiej wartości mocy biernej, niestety posiadają także wysoki poziom współczynnika zawartości harmonicznych, tak zwanego THDI odnoszący się do prądu lub THDU odnoszący się do napięcia. O ile w tym przypadku THDU utrzymuje się na w miarę sensownym poziomie, tak współczynnik harmonicznych prądu jest wręcz dramatyczny. Wykres odnosi się do tub LED-owych, o których wspominałem. W artykule na naszym blogu, do którego link wkleiliśmy w opisie filmu, znajdziecie rozwinięcie dzisiejszego zagadnienia. Nasz kolega Adrian z grupy Elektryka Prąd Nie Tyka przeprowadził pomiary dla 3 różnych lamp LED. Pierwsza z nich to oprawa Philips serii Lediner o mocy 30 W. Druga to typowa oprawa na 2 tuby LED-owe o mocy porównywalnej do lampy Philipsa, spotykana na obiektach przemysłowych czy magazynowych. Ostatnim testowanym urządzeniem jest najtańsza lampa LED-owa, znaleziona na portalu aukcyjnym również o mocy 30 W. Test trwał 50 minut, wszystkie pomiary zostały uśrednione i pewnie większość z Was domyśla się, że w przypadku takich odbiorników nie było zbyt dużych zmian. Mimo to wyniki są dość ciekawe. Pierwszy test dotyczył mocy czynnej pobieranej przez lampy. Faza numer 1 to lampa Philips Lediner, faza numer 2 to oprawa na 2 tuby LED-owe, a faza numer 3 to najtańsza lampa z popularnego portalu aukcyjnego. Na wykresie widać, że lampa Philips pobiera mniej mocy czynnej niż zadeklarował producent. Podobnie jest w przypadku 2 tub LED-owych i można to wytłumaczyć niższym napięciem sieci, które wynosiło około 224 V. Jednak ostatnia lampa z deklarowaną mocą na poziomie 30 W faktycznie pobierała 36 W. W przypadku pomiaru współczynnika mocy również dużych zmian w czasie nie było i wyniki przedstawiają się następująco. Philips 0,97, tuby LED-owe 0,64, no i lampa z portalu 0,63. Wróćmy do tematu odcinka i mocy biernej. We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z mocą bierną pojemnościową. Dlaczego to tak ważne? Bo jak wcześniej wspominałem, za moc bierną pojemnościową płacimy już od 1 wara. Natomiast za moc bierną indukcyjną niekoniecznie.
gdyż możemy się już zmieścić w widełkach. Zazwyczaj jest to cosinus phi w zakresie od 0,92 do jedności. Stąd PF, czyli współczynnik mocy na poziomie 0,97, jest już świetnym wynikiem. Spójrzcie teraz na tabelkę, która zobrazuje koszty, jakie poniesiemy w przypadku montażu kiepskich opraw. Obliczenia przedstawię na 100 oprawach dla uproszczenia obliczeń i zobrazowania problemu. W sumie daje to 2983 zł różnicy między najmniej i najbardziej wydajną oprawą. Jak widać, najtańsza oprawa z portalu aukcyjnego to prawie 3 razy wyższy koszt za moc bierną. Przy założonej przez nas stawce 0,785 zł za kWh to 1806 zł więcej za samą moc bierną oraz o 1177,50 więcej za moc czynną. Nie znam przedsiębiorcy, który ucieszyłby się z takiej informacji. Warto tu wspomnieć, że w myśl ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej wprowadzone zostały maksymalne ceny dla odbiorców w taryfie G oraz innych uprawnionych wymienionych w ustawie. Dzięki temu do końca 2023 roku obowiązuje ich cena na poziomie 0,785 zł za kWh. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod warunkiem złożenia oświadczenia oraz 0,693 zł za kWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Po 2023 roku trudno przewidzieć konkretne kwoty, ale z pewnością mogą one być tylko wyższe i warto się na to przygotować. Tak naprawdę im więcej używamy oświetlenia i więcej znajduje się go w naszym przedsiębiorstwie, tym rachunek bardziej działa na korzyść renomowanych źródeł światła. Problemem jest też, jak wspominałem, współczynnik zawartości harmonicznych prądu. O ile w przypadku oprawy Philipsa plasuje się on na poziomie 6%, co jest naprawdę świetnym wynikiem, tak tańsze źródła wprowadzają duże zakłócenia. Współczynnik dla oprawy na dwie tuby LED-owe to nawet 107%. Nieznacznie lepiej jest w przypadku najtańszej oprawy z portalu aukcyjnego. W przypadku harmonicznych to już od harmonicznej piątego rzędu, czyli częstotliwości 250 Hz, może dochodzić do efektu naskórkowości. Problemem też są nieparzyste harmoniczne, np. trzecia oraz siódma, bowiem w sieci trójfazowej prądy tych składowych z poszczególnych faz sumują się i płyną przewodem neutralnym. Jeśli chodzi o oprawę marki Philips, to już druga harmoniczna jest praktycznie wartości zerowej. Pobór mocy biernej przez oświetlenie LED jest niestety powszechny. Nie dość, że generuje niepotrzebne koszty stałe, to dodatkowo wprowadza zakłócenia w sieci. W przetestowanych lampach tylko Philips posiada współczynnik zawartości harmonicznych na akceptowalnym poziomie, zaś przy tak dużym THDI, jakie posiadają inne oprawy i przy ich znacznej liczbie, pojawić się mogą problemy związane z nieprawidłowym działaniem prostowników, przetwornic częstotliwości, nadmiernym nagrzewaniem się transformatorów czy niepoprawnym działaniem automatyki. Tak wysoka zawartość wyższych harmonicznych ma jednak największy wpływ na elementy typowej infrastruktury sieciowej. Aby na takim obiekcie zbudować kompensację mocy biernej, niezbędne będą dodatkowe filtry, co znów odbija się finansowo na kieszeni inwestora. Warto o tym pamiętać, przystępując do modernizacji oświetlenia, aby zamiast spodziewanych oszczędności nie spowodować wzrostu kosztów zużycia energii. W czasie nagrywania tego odcinka byliśmy gośćmi marki Philips. Panie Marku, dziękujemy serdecznie za podjęcie tematu z naszego bloga i zaproszenie nas tutaj do Centrum Zastosowań Światła firmy Signify w Pile. Pan Marek zgodzi się także na wywiad z nami, więc panie Marku, jakie rozwiązania marka Philips stosuje w celu ograniczenia poboru mocy biernej oraz wprowadzania zakłóceń do sieci? Oprawy oświetleniowe i lampy LED są z definicji odbiornikami elektrycznymi o charakterze pojemnościowym. Przekompensowanie, tak zwane przekompensowanie takiego odbiornika na stronę indukcyjną wprowadziłoby istotne straty, a więc znacząco pogorszyłoby efektywność energetyczną urządzenia, stąd takich praktyk się nie stosuje. W produktach oświetleniowych marki Philips koncentrujemy się przede wszystkim na stosowaniu wysokiej klasy zasilaczy. Takie zasilacze zawierają m.in. układy aktywnej korekcji współczynnika mocy, co pozwala dla różnych obciążeń uzyskiwać wartości kosinusa phi bliskie jedności oraz ograniczyć emisję wyższych harmonicznych. A w jakim kierunku obecnie rozwija się technologia LED i co jest jej największym wyzwaniem? Zdecydowanie wiodącym tematem jest efektywność energetyczna.
ale nie tylko samej oprawy czy lampy LED, ale efektywność na poziomie aplikacji. Skuteczność świetlna samego urządzenia LED oczywiście jest bardzo istotna. Nie załatwia jednak to sprawy, ponieważ koniecznie musimy zadbać o takie aspekty jakościowe jak właściwa dystrybucja światła, trwałość użytkowa danego urządzenia i wszystko to prowadzi nas w stronę jedynego słusznego podejścia, czyli postawienia na dobry projekt oświetleniowy, dzięki któremu będzie optymalizacja efektu tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie udokumentowane. I drugim bardzo silnym trendem są oczywiście systemy sterowania oświetlenia. One pozwalają uzyskiwać dodatkowe oszczędności w zużyciu energii. Największym wyzwaniem dla całej branży oświetleniowej jest pogodzenie wyścigu w kierunku uzyskania tej najwyższej skuteczności świetlnej ze wspomnianymi aspektami jakościowymi. Dlatego tak istotne są uczciwa konkurencja oraz ochrona rynku przed napływem zbyt dużej ilości produktów o niskiej, wątpliwej jakości. Powszechnie mówi się o spisku żarówkowym. Czy może Pan się odnieść jakoś do tego tematu, skoro najnowsze tuby LED firmy Philips mają 10 lat gwarancji? Tak zwany spisek żarówkowy ma oznaczać, jakoby producenci oświetlenia celowo zaniżali trwałość produktów, żeby w ten sposób zapewnić sobie rynek na wiele lat. Powiedzmy sobie szczerze, w dobie gospodarki wolnorynkowej i oświetlenia LED ta teoria nie ma racji bytu. Trwałość użytkowa produktów oświetleniowych to podstawowe pole do konkurencji pomiędzy producentami. Wysoką trwałością wygrywa się przecież walkę o klientów i projekty. Oprawy i lampy LED osiągnęły w tej chwili bardzo wysokie trwałości, dużo wyższe niż produkty konwencjonalne w przeszłości. Stymulantów modernizacji oświetlenia jest dużo. Jest ich więcej niż zwyczajne zużycie się produktu. A więc spisek żarówkowy nie ma w obecnych czasach racji bytu. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy za wywiad na naszym kanale. A na dziś to wszystko. Dajcie znać w komentarzach o swoich przygodach z mocobierną. Trzymajcie się. Cześć!